Podwyżki stóp. Emilewicz ostrzega, to miecz podwyżka stóp procentowych. Izabela Leszczyna, szkoda, że tak późno. RPP postanowiła podwyższyć stopy procentowe, przekazano w środę. Decyzja jest słuszna. Szkoda, że tak późno, skomentowała w rozmowie z interio.pl Izabela Leszczyna po. Decyzję RPP popiera też wicepremier Jadwiga Emilewicz. Podwyżka stóp procentowych z czasem da oddech tym, których inflacja dotknęła najmocniej, mówi. Zgodnie z komunikatem Narodowego Banku Polskiego, stopa lombardowa została podniesiona do 1,00%. Z 0,50%. W skali rocznej, stopa depozytowa została pozostawiona bez zmian i wynosi 0,00%. W skali rocznej. Stopa dyskonta w podniesiona została do 0,51%, z 0,11% w skali rocznej, a stopa dyskontowa w do 0,52%, z 0,12% w skali rocznej. Decyzja jest słuszna. Szkoda, że tak późno skomentowała w rozmowie z interią.p Izabela Leszczyna po od dawna mówiliśmy, Rada Polityki Pieniężnej powinna wreszcie powstrzymać szalejącą drożyznę. Wreszcie prezes Adam Glapiński przyznał, że inflacja jest groźna i ma przyczyny wewnętrzne. Mam nadzieję, że premier Mateusz Morawiecki nie będzie więcej chodził i opowiadał o tym, że ludzie nie odczuwają inflacji w swoich portfelach, dodała posłanka. Z kolei Jadwiga Emilewicz stwierdziła podwyżka stóp procentowych oczekiwana i zapewne nie ostatnia z czasem da oddech tym, których inflacja dotknęła najmocniej to oczywiście miecz obosieczny ponieważ zdrożeją kredyty w tym hipoteczne a jak wiemy nie wszyscy Polacy mieszkają na swoim efektywność decyzji rady będzie jednak ograniczona ponieważ większość presji inflacyjnej ma charakter egzogenny jest pochodną rosnących cen energii i gazu, powiedziała Emilewicz w rozmowie z interią.pl. Dobra decyzja, ale spóźniona dobra decyzja, ale gdyby nie była spóźniona, podwyżka nie musiała być tak duża, skomentował na Twitterze Jarosław Gowin, lider porozumienia. Decyzja RPP zaskoczyła rynek. Na podniesienie stóp procentowych przez RPP natychmiast zareagował złoty. Nasza waluta umocniła się wobec euro z ok. 4,59 do ok. 4,55 po godzina 15,20. Złoty zyskał także w stosunku do dolara, umacniając się sprawie 3,98 do ok. 3,95. Wcześniej, przed południem, polska waluta zyskała po wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego który oświadczył, że ma nadzieję, iż reakcja NBP na wysoką inflację będzie należyta. Złoty umocnił się wówczas wobec euro z poziomu ponad 4,62 do 4,60, natomiast wobec dolara zyskał około 2 groszy schodząc poniżej 3,99. W środę rano po godzinie 9. Euro wyceniano na prawie 4,63 zł, a dolara na pąd 4 zł. Około godziny 16.30 za euro płacono prawie 4,56 zł, a za dolara 3,95 zł.